Nie wiem, czy zdołam narzucić schematy taktyczne, bo nie da się tego zrobić na jednym czy dwóch treningach, wie pan. Natomiast nie ukrywam, że czas płynie nieubłaganie i chcę wykorzystać nawet jutrzejszy mecz, fragmenty tego meczu, żeby spróbować trochę innego grania. Jakie to będzie granie, no mam nadzieję, że panowie zobaczycie. No nie ukrywam, że przymierzam się do dwóch, trzech zmian w ustawieniu drużyny personalnie, być może też systemowo. Ale nie chcę mówić tu o szczegółach w tej chwili. Ścierają się dwie koncepcje, no nie ukrywam. Albo będzie bronił jeden cały, albo obydwaj po połówce. I tu nie odpowiedziałem panu z jednego względu. Obydwaj są w bardzo dobrej formie. Patrząc wczoraj na treningu, naprawdę widać, że są w dobrej dyspozycji i jest to trudna decyzja. Gdybym jutro mógł przeprowadzić więcej zmian, to nie zastanawialibyśmy się i broniliby po połówce. Taka jest prawda. Natomiast myślę, że jeżeli podejmę decyzję, że broni jeden, to ten drugi naprawdę będzie wsparciem dla tego, który będzie bronił i nie poczuje się tak, że w tej chwili rozstrzygnęła się rywalizacja o tą pozycję numer jeden. Chcę wykorzystać ten limit zmian, który mamy, no, na zawodników z pola, więc siłą rzeczy może być tak, że pójdziemy w tym kierunku. Ale nie odpowiem, bo to też jest jak gdyby wkraczam trochę w działkę trenera bramkarzy, który no jest tu dla mnie, jego głos jest bardzo istotny i on dużo też ma do powiedzenia w tej kwestii. Ja mogę bardzo dobrze się znać, czy dobrze na kwestiach powiedzmy gry w polu, natomiast nie byłem bramkarzem, więc dla mnie ten głos jest bardzo istotny. Jeżeli będą zmiany, to chciałbym przeprowadzić tak te zmiany, żeby nie zachwiały powiedzmy w jakiejś spójności w tym, co chcemy realizować, czyli zawodnik, który grał na tej pozycji, będzie grał na tej pozycji. To nie będzie, że nagle poprzestawiam ludzi w pionie, w poziomie, tylko będą wymieniani. Czyli ustawienie taktyczne ma pozostać to samo. Pan nie będzie eksperymentował z taktyką, tylko nie, no powiedziałem, że chcę spróbować odrobinę innego ustawienia we fragmencie tej gry. Jeżeli to by bardzo szwankowało, no to trzeba będzie się wycofać i wrócić do tego, co też w wielu fragmentach, czy nawet tak jak tu Kuba podkreślił, w meczu z Rosją wychodziło i na tym się skupić, doskonalić, bo być może tamto ustawienie było bardzo dobre. Tak szybko odpowiedzieliśmy sobie na pytanie i powiedzieliśmy, że tamto niestety było złe. Nie wiem. Nie chcemy wracać do przeszłości. Na pewno zawodnikom pokażemy z turnieju pozytywy. I to chcemy, żeby to był jakiś punkt zaczepienia pod kątem tego, co chcemy robić, a nie ukrywam, no, że chcielibyśmy jeszcze na inne elementy zwrócić uwagę. Mówię trochę może na okrągło, ale no, proszę zrozumieć, nie chcę jak gdyby robić szczegółowej analizy, co było nie tak w grze w poprzednich meczach. Chcemy się skupiać rzeczywiście na przyszłości.